Cześć, nazywam się Milena, mam 17 lat. Chodzę do czwartej klasy techników w Nowym Sączu. Paznokcie robię około 2,5 roku, wiedzę czerpię z internetu, a nie w niedalekiej przyszłości planuję zakup jakichś kursów online, żeby się jeszcze doszkolić. Paznokcie były uzupełnieniem starej stylizacji. Została zbudowana żelem na papierowych formach. Zajęło mi 2 godziny. Trochę mało, Milena, ale może tak wymiata, albo tak wymiatasz, albo tak robisz na byle jak. Zobaczymy. Dołączam również zdjęcia mani hybrydowego wykonanym na mojej mamie. Mama chciała zostawić swój kształt i długość, dlatego paznokcie są różnej długości i kształtu. Liczę na porządną chłostę. Dobra. Planuję również zakup nowej fryzarki i fryzów. Zdjęcie z tunelem jest zrobione na jednym z opiłowanych paznokci. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy. Uzupełnienie, a wcześniej były na szablonach robione. Dobra, lampa w pożo. Co? Pedicure set? Czekaj, ale to chyba, że te frezy, tak? Czy co jest z tym pedicure setem? Cążki? Ojejku, a to nie są cążki do paznokci? Czasem ja się tak nie do końca znam na cążkach do paznokci, ale to nie wygląda na cążki do skórek. Ja się mogę mylić, to by się musiał tutaj jakiś podolog wypowiedzieć, ale to takie bardziej chyba podologiczne do paznokci są cążki. Ja nie wiem, czy one sobie poradzą dobrze ze skórkami. Dobra, zobaczmy jeszcze raz produkty. To jest wszystko do stóp jak coś. To jest wszystko do drewna, plastiku, szkła, metalu ewentualnie. Więc... No, boli mnie bardzo ten widok. Zamiast 20 badziewiastych frezów wystarczą ci 3. Młody, Benek i łysy. No i jeszcze opaski ścierne, nie? I to jest takie minimum z minimum. Minimum z minimum i praktycznie prawie wszystko jesteś w stanie zrobić. Jeszcze kulson się przydaje, żeby sobie... Bo nie u każdego nośnikiem można skosić falbankę, więc podnieść tak, ale skosić to czasami kulsonem po prostu trzeba, no albo cążkami. Jedno z dwóch. I ja po prostu żywię nadzieję, że to zostanie zmienione na przynajmniej te 3 frezy. Dobra, tunel jest ładny. To jeszcze nie do końca jest opiłowane z tego, co widzę. I pamiętajcie, bo ja to nawet w analizach się z tym spotykam. Nigdy nie robimy zdjęcia opiłowanych paznokci z pyłem. Zawsze do zdjęcia strzepujemy, bo po prostu później wielu rzeczy nie widać. Tu na przykład nie widać, jak krawędź dolna wygląda, czy tam strefa przy skórkach. I ciężko stwierdzić. Tam niby fajnie to wyglądało, ale jak patrzę tutaj na te już paznokcie z kolorem, to tak nie do końca, bo są koślawe te paznokcie. Trochę ta krzywaca zewnętrzna jest taka, no nie jest łukiem, tylko jest troszeczkę pijana. Wewnętrzna już troszkę lepiej, chociaż ja bym tam jeszcze piłowała frezem karbidowym najlepiej. No są te skórki bardzo pozalewane. Są strasznie koślawe te paznokcie. Dużo rzeczy tu poszło źle, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że kurczę, no strasznie są grube te wolne brzegi. Naprawdę niesamowicie. To tam pisałaś, że co przeszłaś? W przyszłości dopiero planujesz zakup kursów. Jak najszybciej, bo robisz sobie bardzo złe nawyki. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale spokojnie ze wszystkiego dasz radę wyjść, tylko jak najszybciej sobie zakup taki pełny kurs online, żeby wiedzieć i te skórki, jak opracować, jak podłożyć szablon, jak zbudować paznokcie, jak je opiłować, no i jak potem nałożyć kolory top, żeby nie było tak pozalewanych tych skórek, bo naprawdę jest dramat, jest tutaj dramat lekki. Jak najszybciej te frezy pozmienić musisz. Tu jest wszędzie pył, tu za bardzo nic nie widać. Wydaje mi się, że są bulwiaste te paznokcie tutaj na liniach poboczynych, od frontu patrząc, więc jeżeli to ma być kwadrat, to musisz frezować od wewnątrz, krzywącę wewnętrzną. Jeżeli to ma być, zwężając się kwadrat, to spokojnie możesz linie boczne od zewnątrz, od krzywicy zewnętrznej piłować. Więc jedno z dwóch, ja nie wiem, jaki to też był zamysł tych paznokci Milena. Jak najszybciej kurs. Jeszcze z wszystkiego da się wyjść, tylko robi się 2,5 roku. Boję się, że przez te 2,5 roku za dużo było złych nawyków wyrobionych i kurs online może nie pomóc, bo
ty nie jesteś świadoma tych złych nawyków. Wydaje, by, może ci się wydawać, skoro robisz tak jak w kursie, ale to jest tak zakorzenione w tobie już, że no po prostu dalej będziesz robić po swojemu, myśląc, że robisz tak jak było w kursie. Sprawdź, kup sobie ten kurs online, zobacz go co najmniej 2-3 razy, zrób notatki, trenuj, nagrywaj siebie jak pracujesz, porównaj to, co nagrałaś, czy pracujesz tak samo jak w kursie, instruktor, no bo jak będziesz dalej tak robić paznokcie, to czornotowidza, Milena, czornotowidza. Na szczęście dla ciebie ze wszystkiego można wyjść. Nie takie złe nawyki Edyta miała, a z nich wyszła. No, więc ty też możesz. Jak ja mogłam, to ty też możesz. A ja miałam takie grube nawyki, też takie z 2-3 lat, ale słuchaj, ja pracowałam w salonie. Ja po 150 klientek robiłam w miesiącu. To były nawyki. To były nawyki. To ja się musiałam jakby oddychania oduczyć, rozumiecie to? O, było ciężko. Ale się dało. Jak ja dam radę, to też dasz radę. Dobra, lecimy dalej.